Ho, ho, ho. Dobra. Kilka ważnych rzeczy, zanim jednak posprzątamy. Jest kilka ważnych rzeczy, które trzeba zrobić. To na razie, to będzie, to na razie wyłączę. Dobra. Jest kilka ważnych rzeczy, które będzie trzeba zrobić. Dlatego ważne, żebyście tego nie zrąbali. Tego nie wszyscy dołączą, może. Dołączacie? Już. Tak, jestem. To tak, ogólnie jest takie osiągnięcie, żeby zabrać ze sobą 7 głów elfów. Więc bardzo ważna sprawa, 7 głów elfów nie wyrzucamy. I jeszcze jest bardzo ważna sprawa. Do skrzynki 7 głów, czy gdzie? Tak, do skrzynki. I to jeszcze ważna sprawa, ogólnie jest takie osiągnięcie, żeby wyczyścić ten, jakby ten dom, to miejsce, bez niszczenia, spalania jakichkolwiek elementów świątecznych, co nie? Okej, okay. Czyli nie ruszamy nic, co jest świąteczne. Tak, czyli generalnie nie ruszamy nic, co jest świąteczne, tak? Wszystko, co jest świąteczne, prezenty, ma być w niewynaruszonym stanie. Ale teraz pytanie, bo on jest też świąteczny. Tak, ale on jest martwy, on jest do spalenia. Chodzi o przedmioty. Natomiast same... Ale właśnie, ale jeszcze wracając do tematu. Patrzcie, na przykład tu jest sama głowa. Widzicie? Samą głowę, wrzucajcie tutaj głowę, ma być 7 głów. Ma być 7 samych głów. A mogę mu oderwać? Chyba nie można. Bo nie da się. No. Jakbyś wzięła maczetę z tamtej mapy, byś mogła. Dawaj, przycinaj go skrzynką. A, jeszcze jest osiągnięcie, żeby dubeltówkę Mikołaja zabrać. To przy okazji już tam też rzucę do skrzyni. Jeszcze jest kilka innych osiągnięć, żeby kilka innych rzeczy zabrać. Ale to wiecie co, dubeltówkę może tutaj, o, za drzwiami na razie położę. Jego do pieca. Bo jest jeszcze, tak, jest jeszcze osiągnięcie, żeby figurki zebrać. Tutaj też będzie rzucę za drzwiami na razie te wszystkie rzeczy do zabrania. Figurka. Tak, więc generalnie nie pomylcie się, żadnych świątecznych takich zabawkowych rzeczy nie spalamy. Mam teraz pendrive'a. To? Tu też jest pendrive. Tutaj kładę wszystkie pendrive'y. Figurka. Pendrive'y też są do zabrania, bo też dowiedziałem się, że jest związany z tym. Więc pendrive'y nie wkładajcie do komputera, będziemy je zabierać ze sobą. Dobra. Ja mam teraz stres, co to jest. O, to też jest do zabrania. To na razie tutaj wszystko za drzwi włożę. Bo to też jest związane z osiągnięciami. Dobra, macie te głowy, tak się kości i te spluwy tak samo. Ile tam już jest tego? Ma być 7 głów, więc muszą gdzieś być głowy jeszcze. To chyba też jest. Jest chyba 5. Mam laleczkę wodu. Kolejny pendrive. Ej, pokazać wam coś? No. Patrzcie, pokażę wam sztuczkę. Patrzcie, to się świeci! Wow! Wow, widzicie? O! No i jeszcze większy bałagan na sprzątanie. Mamy głowy teraz potrzebne. Nasze. Nasze własne. To tylko za. W sumie nie wiem, nie zniszczyłem chyba żadnych świątecznych rzeczy. Chyba nie. Chyba się, w sumie się trochę nie skupiłem na tym absolutnie. Z tyłu jest głowa. Dynamito odporne. Zdecydowanie. Jest tu jakaś butelka, bombki zniszczyłeś, dobra. Wiecie co, jednak zniszczyłem, musimy się wczytać. A ja tak z głową, okay. Tak się na mnie patrzy. Mogłem zapisać grę, zniszczyłem jakieś bombki, ktoś mi tu napisał. Nie! No to jeszcze. Dobra, no to powtórka. No przynajmniej osiągnięcie jest, to prawda, ale niestety zniszczyłem ten. Czegoś nie robi dla osiągnięcia. Jeszcze raz. Na szczęście to był sam początek, więc... Dużej straty nie ma. No dobrze, że tak na końcu nie zrobię. No. No to już by psycha szadła. Nie, nie. Byłoby zabawne. Tak, byłoby zabawne. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dołączy się. Connectingu. Po co komu muzyka świąteczna? Dobra, bez przesady. Dobra, tam to tu na razie. To chyba dobra. Też trzeba. Dobra, to tak, głowy to standardowo robimy tak jak wcześniej, czyli głowy. Głowy, pendrive, dubeltówkę do. Tak, dokładnie. Dubeltówkę na razie kładę tutaj za drzwiami. I ten. I generalnie już może bez wysadzania dynamitu po zastanowieniu. Halo! I tak, i to też zabieram, bo tak, to jest tak. Raz, bo to wszystko też trzeba wziąć. Pendrive od razu. Co się stało? Miałem, to jest wczytywanie, Fibi też tak. A, dobra. No też tak. Figurki. Też trzeba zabrać. Od razu do skrzynki niebieskiej? Głowy tak, głowy od razu do skrzynki niebieskiej. A nie, chodzi mi o pendrive'y. A, pendrive'y? To też rzucaj do skrzynki. A kliknij coś może. Klika! Wszystko nawet deski mi nie działa. No to trzeba się tak. W sumie nie wiem, czy jest do zabrania, ale tu damy. Co to?
Dobra, to jest też związane, moi drodzy widzowie, z osiągnięciem zbierawniczym, dlatego tutaj to na razie kładę, ale dobra. To tak, głowy, pamiętajcie, głowy bezpośrednio tu. Mamy 5 głów, mamy 5 głów już, więc generalnie jak się skupimy, ten. No, to jest masakra świętego Mikołaja, to się często zdarza w święta. Tak. A wódeczka to z wódeczką, też do skrzyni chyba. Wiesz to nie potłucz tylko przez przypadek. Na razie połóż gdzieś z boczku wódeczkę, żeby się nie potłuka, bo to się chyba może potłuc, a nie wiem jak to się będzie traktowane. Dobra, ja już to pomału zaczynam czyścić. To jest generalnie mała mapa, więc raczej powinna pójść w miarę, tak mi się wydaje, sprawnie. No, jak nie ma głowy, mówię, tak jak mówię. A ten elf musiał komuś naprawdę podpaść, 6 nogi miał bitych. No widzisz, to się często zdarza święta. Dobra, jest tu stłuczona butelka, ale ona jest chyba po prostu butelką, więc to chyba nie ma znaczenia. To był taki prezent pewnie. Bo bombki tu były, wiem, bo wiecie co z tym dynamitem? Bo tu były bombki i te bombki pewnie się liczyły do nie tego. Do niezniszczenia. Rozumiem, że tu wszystko tu się pali, tak? To jest jedyny ogień chyba w tym, w okolicy, chyba tak. Mamy 7 głów już. Tak? 7 głów? To powinno być wszystkie. No, jest 7, tak mi się przyda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Dobra, to teraz wrzucamy tu tylko pendrive'y już, dobra? Jeśli znajdziecie jakieś. To wrzucajcie no, też tutaj. Oczywiście jakbyście przez przypadek znaleźli jakąś głowę, to dorzućcie, ale tam z tego co tam gdzieś czytałem, to powinno być 7. O, ach, święta! Co za piękny okres, prawda? Oczywiście. Sam raz na sprzątanie ciało. Tak. Świąteczna atmosfera, nie ma co, widzowie. Prawda? Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Ale w prezencie nie musiałeś... uwaga, jakiś protip dostałem. Protip. Na to osiągnięcie to pomieszczenie startowe oczywiście i przenieście bombki w jakieś czyste miejsce. Najlepiej pokój świętego Mikołaja. Gdy to zrobicie, będziecie mieli możliwość zniszczenia tych bomb dynamitów, bo bez zniszczenia tego nie zrobicie tego. Czyli co? Trzeba zniszczyć dynamit? Dynamit jest... Dobra, to... Generalnie dali mi taki protip, że te bombki da się przenieść. Na razie je nie przenoście. Ale generalnie, że podobno da się przenieść je i wtedy można wysadzić dynamit już bezpiecznie. Taki protip tutaj dostaliśmy, jak coś. Ale nie wiem, czy by... Nie, na razie nie wierzę w to, że dynamit jest tym. Jest zbędny. Więc spróbujemy na razie bez dynamitu wysadzania i zobaczymy, jak to zaliczy nam. A, i wiecie, jak jeszcze tu jest zadanie do zrobienia? Co? Jeszcze jest takie zadanie do zrobienia, żeby zbudować wieżę z krzeseł. To później zrobimy, jak będzie czyściej już. Dobra. Ale jest takie osiągnięcie. No i zaraz tu będzie elegancja. Ten pytanie, gdzie są kosze te takie zbiorniki? Tutaj przy wejściu na zielone tutaj. Przy wejściu? Dobra. Gdzie podskakuje. Okej, sobie wezmę jeden. No. Jeszcze jeden. No. Dobra, jeszcze jeden. No. Nareszcie. Dobra, bo tutaj są łuski. Chciałem je zbierać. To do tutaj. Dobra, a właśnie, a propos. Muszę co jakiś czas zapisywać. Dobra, zapisałem jak coś. Na razie chyba nie popsuliście żadnego świątecznej itemku, prawda? Ja dopiero weszłam. Chyba nie. Wierzę w wasze umiejętności sprzątania. Świąteczne to co? Bombki, prezenty? Tak, no takie rzeczy raczej. No alkohol, czyli butelki raczej nie są świąteczne. Tak mi się wydaje. Czyli prezenty, no raczej takie rzeczy, co nie? Bombki. No wtedy jak rozbiłem te bombki dynamitem, no to raczej nie udało się. O, to jest dużo TNT. O, bogowie. To jest. Listy do świętego Mikołaja są... brudem? Nie wiadomo, jak to mam traktować. Pendrive do skrzynki, tak? Tak, pendrive do skrzynki. To są chyba naboje, nie? Te takie czerwone...
Tak, tak. Bez święta bez alkoholu? Nie, no wiadomo, że alkohol jest świąteczny, no. Wszyscy to wiedzą. Kawałki reniferów są świąteczne? No na pewno. Bardziej mnie ciekawi, czy te listy są jako brud traktowane. Te rzeczy może już na końcu zrobić, może. Ciężko stwierdzić. No, listy do świętego Mikołaja? Ciężko stwierdzić, czy to jest świąteczne, czy nie. Dobra, na razie to zostawię. A te zabawki tutaj, to świąteczne, nie świąteczne, nie? Ale zabawki, no zabawki są świąteczne raczej. Ale taki? No to jest tym bardziej świąteczny, zostaw to. No co ty chcesz zrobić? To jest akurat rzecz, którą za drzwiami, która była, którą mieliście nie ruszać. Czemu to jest świąteczne? No, bo to są prezenty dla dzieci. To, tych rzeczy nie ruszajcie, bo to są do... Czy ktoś to ruszał coś? Nie, ja tylko tego przyniosłem. Brakuje mi jednej rzeczy. Jakby... Jednej rzeczy mi brakuje. Stąd, jakby... A, ja przyniosłem tylko zielonego. To już więcej z tych figurek, z tego co widzę. No ale dobra, to chyba każdego rodzaju ma być. A, to mam to przynosić, jak to znajdę? Bo tu widzę kolejnego takiego. Ale identycznie tego samego? No zobacz, tak... Nie, no tu mam w ręce. Za tobą. Taki gladiator. A, ale to chyba każdego rodzaju tam trzeba. Grawiatora już mam, widzisz? Tam jest grawiator. Okay. Czy to jest jakiś inny? Pokaż go. No, ten ma młotek. A ten też ma młotek. Dobra, to są te same, więc nie trzeba. Ale nie spala ich na pewno, bo to rzeczy... Tutaj zielony kolejny, tutaj są dwie takie same. A jak leży rozdupcona ta amunicja po broniach zabawkowych, to zostawić na ziemi? Amunicja prawdziwa? Nie, taka po broniach zabawkowych. Gdzie? Pokaż. Tam w piwnicy, tam gdzie tam... O, tego nie ma. Tu znalazłem. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Amunicja zabawkowa. Gdzie masz amunicję zabawkową? No jak się wejdzie, to po lewej, takie czerwone. A, no to tak, bo to jest zabawkowa, tego nie spalamy. To zostaw. Tak, tak, zostaw to. W sensie może gdzieś to w rogu położyć po prostu, ale na razie nie spalaj. Biedny reniker. Ale ma takie fajne udutko. Wszystkie rzeczy, które potencjalnie są zabawkami, to nie spalamy. Listów do świętego Mikołaja może na razie też nie spalajcie. Bo tylko zabawki, prezentki, bombki, tak napisali, że listy można spalać. Wszystkie listy to śmieci. Dobra, to śmieci można spalać jednak. W razie czego i tak zapiszę. Albo tu, jakby tą bombkę trafiło. No dobra. Listy to śmieci. To... Poroże śmieci tego, tych reniferów, nie? Nie chyba. Nie wiem. No bo znaczy z żywych reniferów to zostawę, więc... Z żywych reniferów to chyba śmieci. Pokaż jak to wygląda na pewno. Pokaż. No przy kominku położyłem, no i tak to wygląda. Nie, to raczej śmieci. Jak to jest z żywego renifera, to śmieci. TNT to śmieci do kominka. Nie. Nie! Co to było? TNT masz w ogóle nie ruszać! Bo wysadzasz bombki! Chcesz powiedzieć, że zrobiliśmy dokładnie ten sam błąd poprzednio! I musieliśmy restartować! Kto to zrobił? Nie no, tam gdzie było wiaderko się pojawiło TNT. Dobra, na szczęście zapisałem. Względnie niedaleko zapisałem, więc po prostu wczytam grę, dobra? Na szczęście, macie szczęście, że w sumie zapisałem grę w miarę stosunkowo nie... Akurat stosunkowo niedaleko zapisywałem, bo stwierdziłem, a zapiszę, bo... Dobra, to tak. TNT nie wrzucamy do kominka. Możecie dołączać. Szkoda, że spina nie zrobiłem. Zostaw. Zostaw. Jest dzikie wiaderko, dobra. Więc co? Nie wrzucamy TNT do kominka, powtarzam. TNT jest B. Tak, TNT dawajcie w jakimś jednym miejscu. Jeśli okaże się, że TNT jest śmieciem, to będziemy musieli na początku wszystkie rzeczy świąteczne wynieść, żeby po prostu one nie zbiły się. Jest ich tyle i tak randomowo położone, że raczej będą śmieciem. No to być może, ale nie można je spalać. Trzeba, nas zostawimy na końcu TNT po prostu. Czyli TNT koło kominka trzeba.
Nawet nie koło lepiej. Ta. No, taktyczne. Wiadomo, krzesła też nie palimy takich rzeczy. Krzesła się w ogóle przydadzą do osiągnięcia, więc tym bardziej. Ale wolę to podkreślić. Zobaczę, jak na górze wygląda sytuacja. Dużo ciał. Dobra, dużo, faktycznie dużo, dużo ciał. A i szczegóły. Dobra, no roboty trochę jest. Nie mówię, że nie, ale no cóż, potem mamy taką specjalną ekipę, żeby dać radę. No i właśnie też ważne jest z tym wynoszeniem tych rzeczy, to powtórzę, mówiłem tu już chyba, że żeby wynieść cokolwiek, to musi być na 70% zrobione, no. I tego ja w sumie nie wiedziałem wcześniej, to dopiero niedawno w sumie tak jakby odkryłem. I wtedy dopiero, i dlatego często, żeby przenieść z jednej mapy na drugą, no to trzeba na początku trochę już wyczyścić, żeby w ogóle była taka możliwość. Dobra. Tak, no. Jezus Maria! Co się dzieje? A się zaszczyło. Ostrożnie. Ja byłam nie wiecie przekonana, że chwyciłam po rożach, chwyciłam elfa, ja myślałam, że on... A, widzisz, musisz uważać. Elo, elo, Wixa. Tak, mam tam. A, właśnie! Właśnie, jest jeszcze jedna rzecz tutaj do zebrania. Nos Renifera, Rudolfa. On gdzieś tutaj na dole powinien być. Chyba, że go zebrałeś już. Taki czerwony, taki duży. Tak. To możliwe, że płonie w kominku. No nie. Za późna informacja. Czemu spaliłeś nos Rudolfa? A jak dalej dawno go spaliłeś? Biedny no tak Rudolf. Na początku, jak to wynosiłem wszystko. Ja pierdolę, to już to jest najwyższe. Widzisz czerwone, duże, nie ruszasz. No myślałem, że to tylko z TNT działa, że nie wysła nie spalać. Ja pierdolę, no. Wyglądało jak serduszko, myślałem, że to komuś wypadło. Serduszko. Czyli na samym początku to spaliłeś? No coś koło tego. No tym z tej postaci już był spalony. Ja pierdolę, nie. Dobra, czyli powtórka. Dobra, jeszcze raz. I teraz uwaga. I oprócz tak, 7 głów elfów, pamiętajcie, do tego. Idę od razu, po ten nos, dobra? Ten nos to tam na końcu poprawia. Tak, tak. O, jest. To jest nos, tak. Zgadza się. I to jest nos Rudolfa. Nie do spalenia. Ja go od razu wrzucam do niebieskiej skrzynki. Razem z elfimi głowami. Dobra, proszę. I shotguna odrzuć od razu, żeby nikt nie zapomniał. Tak. Trzeba się już nie robić ten, bo ja mam problem z włączeniem. Tak, shotguna na razie nie wrzucam, tylko daję za drzwi, bo żeby za dużo rzeczy nie było na skrzynce na raz. Ale daję za drzwi i tak samo niektóre te zabawki trzeba niektóre zebrać, ale to ja znowu zgromadzę je. To tak, shotgun, Rudolf już został wrzucony i te figurki trzeba też zgromadzić. Czyli tak, figurka jedna, bo to muszą być kilka figurek, figurka jedna. Figurka druga. To tu jest jeszcze kolejna, ta nowa. Trzy figurki muszą być. Trzy rodzaje są figurek. O, i ten. Dobra, trzy figurki. I trzy zabawkowe bronie muszą jeszcze być. Takie. O. Takie coś. O, czwarta figurka. To jednak jest więcej figurek. Znalazłam ostatnio. Dobra. Jeszcze takie zabawkowe bronie. O, to na pewno. Te głowy trzeba znaleźć. Myk. O, to na pewno. Myk. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Wstępnie git. O, to jest sama pusta czapeczka. To ona coś będzie się przydawać? Jaka? Ale świąteczna? Lepiej zostawić. No to jak świąteczna, to zostaw. To jest, no to przecież to jest typowo świąteczna. Ten, tak, to... tylko że nos elfa spadła, nie? No ale to jest w dobrym stanie, więc to nie. To jest do zachowania. Dobry stan. Dobra. Długo nie nosił. Dobry stan. Dobra, teraz już widzę, że wszyscy tam skupieni. Tylko w święta. Tylko w święta nosi. No i elegancko. A to było jego pierwsze święto. Tak. Ale patrz, można zrobić tak, że... Można zrobić, nie zniszczyć nic, zrobić save'a, zrobić osiągnięcie, wczytać i zniszczyć wszystko, więc łatwo. Akurat to nie jest, tutaj akurat nie jest z tym, to nie będzie problemu.
jest przerąbane to z tymi świątecznymi. Kurde, jak jest głośne. Wszystko można różnie interpretować, nie? No, no i nie jak interpretujesz, no, no widzisz co jest świąteczne, co nie. To nie ma nic interpretacji. I właśnie, i pendrive'y też rzucacie do skrzynki, pamiętajcie. Tak, tak. O, kolejna czapeczka. Pendrive'y też do skrzynki. Macie 7 głów w ogóle? Elfów? Nie, tam jak... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest 5 głów elfów. Jeszcze 2 trzeba znaleźć. Z piwnicy jest przyniesiona głowa. A to jedna powinna być u góry chyba. Teraz zobaczę. Jeszcze jednej brakuje. Jednej brakuje jeszcze? No. Dobra, to zbierzcie ją, znajdźcie ją. I zbierzcie. Nie widzę. Jeszcze jedna głowa elfa ma być. Tak? A proszę mnie nie! Dobra, to wiecie co, przeszukajmy, żeby nie było akcji, że nie będzie. 6. 6 jest. A wiader ktoś patrzył? Nikt nie palił, nikt nie palił głowy elfa. Nie, bo nie. Akurat nie. Tylko całe ciałka. A to muszkę. O, o! Mam chyba. Mam chyba. Jest 7. Dobra, wszystko pod kontrolą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Jest 7. Mamy to. Więc możemy zająć się teraz całą resztą. Nóż, maczeta jest jako ten? Jako śmieć? Chyba jest we krwi. Ale w sensie jako świąteczna chyba nie maczeta, co nie? No nie wygląda, zależy gdzie. Nie no, tam jakieś chyba resztki krwi na niej są, to raczej na pewno nie. Dobra, wrzucę od razu. Na świąteczne porządki, świąteczna atmosfera, coś wspaniałego. Dobra, Lery, jak tam ci tutaj idzie na górze? Widzę, że elegancko się wzięłaś do roboty. Jesteś wyciszona, Lery, w ogóle, wiesz o tym? Wiem. Przyda się jakieś wiaderko. Hola, to moja piwnica. A jeśli się tylko zabawkowa broń, tak? Bo tu mam jakiś taki prawdziwy rewolwer, to nie wiem co z tym zrobić. Prawdziwy rewolwer? Pokaż ten prawdziwy rewolwer. Tu jest. Na pewno jest prawdziwy. Tak wygląda. Pokaż, gdzie jesteś, Fibi, chodź tu do mnie. Tu. Ała, nie pchaj. Pokaż. Tu leży. Na pewno to nie jest zabawkowy? Nie mam pojęcia. Na razie zostaw, potem sprawdzimy. Połóż gdzieś w rogu. Ale tak, chyba jest prawdziwy, ale zostaw na razie, później się to ten doprecyzuje. Widać kolejkę do spalania. Tak. Co tu się dzieje? To ktoś musi nam pomału spalać to, co nie? Dobra, jest tu jeszcze jakaś krew, czy nie? Chyba na górze czysto w miarę. Halo, halo, halo. Life. Od kolei. No, nie. Ta kolejka. No. Jaką masz moc w Rise of Kingdoms, że się tu wpychasz? Przepraszam bardzo. Ile milionów siły? Ile masz milionów siły? No właśnie. Wszyscy wiedzą, że szacunek zbiera się właśnie licząc milionami siły. Albo kartą graficzną. Dokładnie. Albo sterownikami nowymi.
Tak. Miliona jest zabawkowy. Tak, dokładnie, to jest najważniejsza rzecz. O, dużo fajnie. Czy ty możesz się tam utrzymać w tym piecu, proszę cię, Elfiku? O, kurde. Aha! Wszystko tam... Dlaczego te TNT wyskoczyło z tego? Ja pierdolę, kto to zrobił? Co się stało? Z tego wiaderka wyskoczyło. Zapisałem. Jak wyskoczyło z wiaderka? Normalnie. A, z tego. Biorę wiaderko, a tutaj... No nie zapisane aż nie aż tutaj, co nie? Co pękło? Jakieś bombki się ostały, ale czy się. Dobra. Nie wiem. Dobra. Coś tam zapisałem, ale nie aż tak na świeżo. Ale gdzieś tam save był, więc. Ja mam problem z dołączeniem, czym sądzicie? Dobra, ogarniesz Phoebe, no. Czyli dobra, wiecie co? To w takim razie będzie trzeba to jakoś przeplanować, jak tak. Bo. Dobra, może gdzieś dołączyć. Trochę nas cofnie lekko, ale. Ogólnie chyba nie będzie tragedii. Dobra, jednak jest tragedia. Jest, aha, jest tragedia. Czemu tak? Się butelki, które od razu spadły i się rozbiły. Czemu tak dziwnie? Butelki chyba nie. Butelki chyba nie są. Ej, to poczekaj. To jest najnowszy save? Dziwnie tak mnie w ten... Poczekajcie, spróbuję jeszcze inny wrzucić. Bo coś mi się tu nie podoba. Jeszcze zaczynajcie. Sorka, że tak zmieniam, ale... Coś mi tu nie pasuje. Zaraz jestem. Coś mi tu nie pasuje. Niby 27 wcześniej zapisałem. No, czy tak? O. Tylko cztery... Co jest? Przecież zapisywałem. To tak działa, Mardlax? No dobra, coś... Nie wiem, dobra, trudno. Mardlax pisze, że pozbądź się trotylu, lasek dymienitu i kokteli Mołotowa, aby uniknąć zapalenia się ich w kominku, należy je najpierw umieścić w wiaderkach z wodą. A widzisz? Tak, Mardlax pisze na czarce, jak coś. Tak? Pozwól się tytułu, lasek damitu, koktajl motowa, by uniknąć zapalenia się w kominku, należy... No ej, dobra, to... Dobrze, ale co zrobić z tymi, co się pojawiają właśnie tam, gdzie sobie wiaderka? No właśnie, to trzeba je wynieść. Tylko gdzie, kurde? Kurde, właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Bo ja będę teraz częściej zapisywać. Nie no, ale do góry też coś wysadzisz. Ej, kurde, nie wiem co zrobić, jak ten... A nie, jakby... jest tam w piwnicy. Bo trzeba byłoby je gdzieś wynieść, tak, żeby to... Ten, żeby to wybuchło, nie uszkadzając niczego. No to tu do stajni może, reniferów. Do... Demonexen, dziękuję ci za 6 miesięcy subskrypcji. Ja teraz będę chyba co chwilę zapisywał grę, bo... Dobra, ja naprodukuję trochę tych wiaderek. A jak się do wody włoży, to nie zgaśnie? Warto spróbować. Dobra. Trochę wiaderek naprodukowanych jest. Dobra, ja tu trochę przeteguję tym. No, sorka, że tak co chwilę ten restart, no ale widzicie, że nikt się tego nie spodziewał trochę. Jesteś w ogóle Phoebe? A Phoebe poszła coś jeść. Dobra.
Ja już jak paranoik co chwilę zapisuję. Dobra, otworzę trochę tych. Ale muszę przyznać, że to niezła niespodzianka z tym dynamitem. No dobra, jak coś to postarajcie się brać te stworzone wiaderka. Nie raczej nie tworzyć. Ja będę tworzył, żeby zapisywać przed tworzeniem. Już przed zapisem zrobi tyle. No właśnie, właśnie, żeby po prostu przed zapisem po prostu od razu robić. Dobra, ktoś musi chyba kominkowym też być, bo problem ze spalaniem. Trzeba, jest problem tutaj z miejscem. W ogóle cała reszta jest, czy sobie poszła gdzieś? Poczekaj, jak Sedus jest? No, wszyscy tam jest. A, dobra. Dobra, jest fajnie, fajnie. Kolejne wiaderka. Ciekawe jaki jest procent na to, żeby wypadnie dynamit. Co nie? Dobra, tu są czyste jak coś. Bo to musi być jakaś procentowa szansa, żeby padną w ogóle te. Pewnie tak, tylko jak ktoś ma pecha, no to co chwilę. Dobra, tam są jakby co czyste wiaderka, więc nie twórzcie nowych przez przypadek. Skupmy się może na tych starych. Nie chcesz Mardak zbić i pomóc, skoro tak dużo masz taką dużą wiedzę? Kolejne produkty do spalenia. No dobra, Mardlax, to dawaj. Pomożesz, tutaj akurat miejsce jest, więc możesz pomóc. Dobra. Myk. Myk, wódeczka. Ach, Mikołaj, tutaj się Mikołaj zabawiał. Że tak powiem. No, zwłaszcza z tymi elfami. Co nie? Zabawiał się z elfami. Z wytworzonego szkła to jednak butelki, a nie bombki. Co nie? Pamiętajcie, żeby nie tworzyć wiaderek, dobra? Bo ja muszę zapisać przed stworzeniem wiaderka. Żeby nie było akcji, że wybuchniemy. I tak teraz już paranoicznie zapisuję co chwilę, ale... Ale jak coś, to ja tam będę tworzył po prostu partiami. To się tak toczy do tego ogniska? Czy jak to wygląda z tymi wiaderkami? Tak, tak, po prostu do tego, że. Dobra, ja otworzę, bo widzę, że się skończyły. Proszę bardzo, wiadereczko. A propos, może się zgasi się? Ej, gasi się jak się wrzuci do wody. Mamy to. Sytuacja. O, dobra. Sytuacja opanowana. Czyli widzicie, czyli zawsze tu musi być wiadro. Przy tym. Dobra, to jak chcecie to możecie tworzyć, tylko zawsze musi być. No właśnie, a propos. Jedno wiadro musi zawsze tu być. Jedno wiadro musi tu być i wtedy wiecie. Wrzucacie od razu dynamit do wiadra, dobra? Żeby zgasł, ja tu na razie w rogu dam. No, to w ten sposób po prostu, dobra. Ktoś chce uciec z jeleni. Na obiad. Gotować. Dobra, to mamy już koncept.
A ile jest miejsc max? A nie wiem, z milion? Dokładnie. Dla wszystkich subskrybentów. Bombka, tak? Gdzieś na bok. Tak, ta, gdzie masz bombkę? Co się stuło? Ja się tam położyłem. Ej, co to było? Żeby bombkę nie stłuc przez przypadek, bo bombkę łatwo stłuc. A gdzieś o bombce już słyszałam stuknięcie, więc no tak samo. Dlatego pytam. No to chyba... A gdzie? Nie wiem. Gdzie była ta bombka, którą położyłeś? Nie ma jej. Coś a gdzie ją położyłeś? Przy stole. Gdzie? No tutaj, jak przy stole. Konkretne miejsce pokaż. Tu gdzieś było. Nie ma. Ojeju, to trzeba bezpiecznie. Dobra. Jakby co, to zrobiłem niedawny save. Szybki restart. Ale jak coś... Musicie, wiesz co, kłaść bombki gdzieś bezpiecznie. Musi być jakieś miejsce na... chodzimy. Tak, gdzie nie chodzimy. Wiesz? Można chyba, nie? Jeszcze raz. Dobra, mam nadzieję, że to zaliczę, jak się będziemy tyle męczyć, bo jajca będą. Dobra, tym razem zapisałem w miarę świeżo, więc nie mam problemu. Dołączcie się. Od razu przy komisji. A, jest, faktycznie jest. Widzę, tutaj jest niebezpieczne miejsce. Ja to położę, wiecie co? Trzeba znaleźć konkretne miejsce, żeby to kłaść. Może... Góra jest wyczyszczona, czy nie? Do biura Mikołaja może, co? Może do biura Mikołaja? Dobra, do biura Mikołaja. Tu kładę na szafkach, po prawej. Góra jest czysta. Do biura Mikołaja, jak coś nosicie, takie drobne rzeczy. Dobra. Te, do takiej jednej skrzynki można w sumie wszystkie te dynamity pozbierać, nie? Do tej, co zrobiłeś teraz, Buddy. Do tej? Do co? Do tej? No. O czym mówisz? Tutaj. Można dynamity w sumie tu powrzucać. Gdzie? I odłożyć. No do tej skrzynki. Do jakiej skrzynki? No tej tu. A, tu. Nie no, tutaj w rogu dawajcie dynamity po prostu. Tam w rogu po prostu wrzucajcie, żeby były w jednym miejscu. I tyle. W jednym miejscu, żeby był dynamit. I będzie git. Ja pierdyka, mnie wierzę, no. Ja się mega stresuję brać te rzeczy ze stołów, nie? Oho. No, to ostrożnie bierzcie, dobra? Delikatnie. Chodź tu, nóżka. To pobieram. Jak możesz pobrać za darmo? No to przecież by nie raz, że nie będziesz mogła z nami grać, jak będziesz miał jakąś krakowaną wersję. A dwa, że no jak możesz za darmo pobrać? No nieźle. No to raczej nie za bardzo, to raczej nic z tego nie będzie. Jeśli byś pobrała za darmo, to i tak byś raczej nie mogła z nami grać, wiesz? To tak raczej... Dobra, mam tu dynamit, to kładziemy... Tak jak mówię, dynamit w jednym miejscu, o! Potem będziemy się zajmować dynamitem pod koniec. Ale tak na teraz to jest zbyt niebezpieczne. O właśnie, dynamit w jedno miejsce. Właśnie tak. O, się straszyłam. Co się stało, Saszka? Dobra, czas na sejwiczka. Dobra, to są butelki tylko. Jest chilling. Jak tam góra? To jest do spalenia? Tak. Tam są butelki, spokojnie.
słychać. Maczety w końcu są śmieciem, tak? Tak, maczety, tak. Na stole jest niebezpieczne to, że nie masz celownika i nie wiesz, co chwycisz, nie? Tak, trochę tak. Raz, dwa, dobra. No, lekka poświata jest tylko na tych. Tak, tak, jest leciutka poświata. Kurde, jeden prezent spadł za stół. Ale dobra, do wyciągnięcia. No dobra, chyba jest dobrze. A propos. No, te dynamity potem będą problemem, powiem ci. Ale tu się nosi. Ej, no chyba, że wszystkie rzeczy wyniesiemy, łącznie z bombkami wyniesiemy do pokoju Mikołaja. Na tak pomalutku. Ja się nie tykam tej roboty. Dobra, nie ja się tak podejmę. Trzeba otworzyć wiaderko. Ale o nie ten, nie wchodźcie mi w ten, w pole tego, jak będę nosił. Będę delikatnie to robił. Nie mam na tyle mocnej psychy, żeby znieść taką odpowiedzialność na sobie. W sensie, bo tak sobie myślę. Chociaż. Chociaż nie wiem, czy to ma sens przy choince. Bo tak się zastanawiam, tylko. Mam kminę właśnie, czy jest sens, bo to jest strasznie wysoka półka, choinka. Czy lepiej na przykład tu w korytarzu wynieść bombki. A na początku samym? O, patrz, tu na korytarzu na samym początku wynieść bombki i tam na przykład będziemy wysadzać dynamit wtedy. Myślicie, że to ma sens to, co mówię? Jakbym tu wysadził, to by myślicie, żeby coś jeszcze się zniszczyło? Nie wiem, ale dobra. Nie chyba... jest też bez najlepiej tutaj, właśnie tylko, że bez tam jeszcze zabawki trzeba było wyjąć, ale to na końcu. No, ale już i tak wyjmę stamtąd bombki. Reniferów chyba jest bezpiecznie. Albo uniereniferów w sumie, a tam nie ma żadnych bombek? Nie, tu nie ma bombek. W sensie, tam są, wynieś stamtąd te ostatnie dynamity, co są z tyłu. Tutaj, to tu zostawiłem te dynamity, żeby ich nie zabierać. A to tam do kąta można. Ta, i tak będzie trzeba wyciągnąć. Będzie bezpiecznie. Dobra. Bo tam jest sianko. Dobra, to na razie jest git. Okay. No bo to jest w sumie najdalej od tego, nie? Od tego kominka. Dobra, trzeba wiaderko stworzyć. To wiecie jak, w razie czego się, no ten, topi w tym wodzie, która powinna być tu obok. Jedno wiaderko musi tu być obok zawsze. Żeby dynamit tu, w razie czego. Te lotki tu są u reniferów, one są śmieciami. Nie no, zabawkowe są, to nie są śmieciami. Wszystko to, co nie jest, wiesz, jakby tym. Co wiesz, co widzisz, że nie jest zabawkowe, jeśli potencjalnie coś jest zabawkowe, no to wiadomo, że nie warto. No dobra, to tu jest tylko już brudno, ale nie widzę dynamitu wiele. Na górze chyba też już będzie czysto. Tak, chyba jest czysto. Jeden pendrive do zaniesienia. Dobra, myślę, że bombki możesz już tu przenosić, jak chcesz. Nie, na razie dobra, jeszcze nie przynosimy niczego może. Na górze tylko listy są. Tu jest czysto, tu jest czysto. Tam jeszcze na ścianie. Ta laleczka wodu była na innych mapach, ale nie wiem, czy na tej się zalicza jako prezent. Ktoś sobie zażyczył.
Ale czekaj. Na urodziny, tak. Aha, mówisz, że ta śmierciana lalka, to co ona jest tym? No nie, no bo widziałem ją na innych mapach, dlatego się zastanawiam, jakie ma znaczenie na tej mapie, nie? Nie, chyba nie ma. Wolę nie ryzykować, żeby tam było jej, tu jest kilka, nie? Nie, no to jest raczej takie zabaweczki to są. To co mówisz. O, na górze jest chyba spokój już. Tak mi się wydaje, dobra. Góra raczej na dole, czysta. Na dole też to już wygląda. Dobra, tutaj tak, prezenty na głównym stole. Zaraz się tym zajmę, bo tu różne rodzaje broni muszę też zgromadzić. Mam tak, raz, dwa, właśnie nie wiem, czy ten rewolwer jest zabawkowy. Zabawkowy, tak, ten rewolwer też jest zabawkowy. Raz, dwa, trzy, cztery. To co pokazywałeś mi, Phoebe, to jest zabawkowe, bo ma ten. O. Tu byłoby butelki pięć. Butelki mogę wywalać, tak? Takie butelki, butelki, tak. Dobra. Mamy to, to, raz, dwa. Tylko jeszcze jakieś jednej broni zabawkowej do kolekcji. Co to było? Co to było? Ja tu mam butelkę. Tak, butelkę na 100%? No tak, no. To się, jeżeli ktoś inny nie robił niczego szklanego, to ja butelkę. Spadło. Co tu spadło? No nie gadaj, że bombki jakieś albo co? Nie wygląda ja, to. Ja tu robię butelkami, co to jest? Ale jak ktoś inny robił coś innego... Nie wiem. No dobra. Tam chyba jedną rzecz można zniszczyć, tam dwie rzeczy. Czy tam trzy nawet, trzy chyba rzeczy świąteczne można zniszczyć potencjalnie, cześć, zobaczymy. Broni na mapce i cztery figurki, mówisz Martnak, co dobrze. Tak, trzeba bronie specjalne i trzy... I ile figurki? Cztery figurki, no. Cześć broni, nie, dobra, bo tu widzę, że powtarzają się bronie, więc jeszcze jakiejś broni nie mamy. A wiem jakiej chyba. Jest tu jakaś jeszcze. Tu chyba, o tej chyba nie mamy. Jestem pewien. Nie, dobra, mam wszystkie chyba, nie powtarzające się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, są wszystkie są niepowtarzalne już, już nie musicie więcej gromadzić. Dobra, zaczyna być tu coraz ładniej, widzę. Tutaj jest ładnie, wszystko się trybi na razie. Dobra, czyli co, tutaj nie ma niczego, to tylko te lotki wynieśmy może na wszelki wypadek. Ta, nie jest to, dobra, chyba większość ogarnięte, możemy się przeczesać jeszcze tym sniferem, czy coś wykrywa. Mopem sobie poprzelatywać, bo coś jakby on wykrywał czasami. Jakiś brud. Ej, na górze, zobacz! No właśnie. No właśnie. Ciało tego. Tego elfa. Patrz. No. Nikt nie zauważył. Nikt nie zauważył. Dobra. Spalone, tam wyczyść. Dobra, będziemy dynamit wysadzać, ale to tak jak mówisz, będziemy wysadzać chyba tutaj, co nie? No, to chyba najlepiej, tylko te lotki trzeba będzie wziąć. Tak, lotki weźmy na... Tak, profilaktycznie. Weźmy je po prostu. A gdzie na start? Nawet tutaj do pokoju obok możesz. Co nie? Uważaj, żeby po prostu tam nie były. A co z tymi w ścianie? Co w ścianie? A też są, dobra, nie radę. Można wyciągnąć. Ale to co mówicie, widzowie, że trzy rzeczy można zniszczyć? A skąd taka wiedza w ogóle? Dobra. O. O, to też może ostrożnie. A, tu jest dużo tych lotków. O kurde, dobra. To zabieramy. Nie wiem, czy lotki można zniszczyć, ale... Wiesz, na ścianie jest dużo. Zaraz zapiszę. Krwi. Jest krew na ścianie? No właśnie tak przy tym świetle widać nawet. Dobra, dobra, zabieramy, tutaj oczyszczamy naszą strefę tego wysadzania. Dobra, zabierz. Dobra, no stajnia wydaje się w pełni. No. Coś mi tu pika. Co nie zadziała? Nie rozumiem. Co nie zadziała? Dynamit? No dynamit raczej ten. A jak go chcemy w ogóle podpalić w piwnicy? Tak, tu jest coś brudnego do przeczyszczenia. Nie będziemy go podpalić w piwnicy, będziemy biec z nim przez całą mapę.
Dobra, zobaczymy, czy, dlatego zobaczymy, czy to, w ogóle się, czy to w ogóle spełni swoją rolę. Poczekaj, bo dynamit rozumiem, że jest brudem brudem, tak? Jest. Chociaż... ja wiem. Tu coś. Dynamit jako brud pikał. Aha, pikał faktycznie. Dobra, teraz, teraz mi dopiero zaskoczył, no jest. A te świeczki to normalnie. Te świeczki są normalnie, to są ten. Dobra, spróbuję. Oczywiście nie blokujcie mi drogi. Dobra. Zobaczę, czy dobiegnę w ogóle. Kurwa, nie dobiegłem. Dobra, jak coś zapisałem. Szybki restarcik zrobimy. Tak, zatestuję. Ile mnie nie było, co się stało? Wysadziliśmy wszystko. Robiliśmy test, nie zdążyłem dobiec do tego. Jest za daleko. Start. Host. Dobra, ale zrobiliśmy test. Dobra, zanim zaczniemy jeszcze dynamitem się bawić, no to chyba korytarz wychodzi na to. Będzie najlepszy. Tu będzie trzeba te zabawki wynieść na pewno. Dobra, czy one się zmieszczą? Naraz się chyba nie zmieszczą i tak tutaj. Będzie trzeba chyba przenieść. Przenieść te wszystkie rzeczy tutaj. Gdzieś przenieść. W jedno miejsce przenieść. No i super, każdy idzie w inną stronę, no. Wiesz co, przenieść to do salonu Mikołaja może. Przenieście wszystko. Dobra. Do pokoju tego. Te wszystkie tu przedmioty dawajcie do Mikołaja. No. A jakbyś na mnie wsadził do wody, a potem do ognia? W sumie nie wiem. Ej, spróbujemy jeszcze tak zrobić? Może nie wybuchnie wtedy, jak będzie w wodzie. Czy to ma sens w ogóle? Ale jak, do wody, no, że, do ognia? Tak, że patrz, że wrzucasz do wody i dajesz w ten sposób do ognia. Ma to rację bytu? Spróbuj. Nie wiem. No, znaczy w realu nie, tutaj... Chociaż woda od razu wyparowuje, więc nie wiem. Chyba nie ma to racji bytu, ale spróbujemy. Myślę, że jebnie, masz save'a, to spróbuj. No zapisz jeszcze. Dobra, przenieśliście wszystko? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, chwila. Dwie zabawki. Dobra, przenieście. I tego shotguna jeszcze. Tak, bo to też jest ważne. Tak, jakbyś nie. I dobra, i tam jeszcze odsuńcie się, bo tam bombka jest, ja ją przeniosę. Czy tu nie ma bombki? Została zabrana? Ktoś zabrał bombkę? A te na choinkach i te do góry się nie liczą bombki? Dobra, może ja zabrałem wcześniej. A to da się to ściągnąć? Ale co się da ściągnąć? No te bombki z choinki. A tam jest jeszcze... Ale jeszcze po co? Przecież tu będziemy wsadzać. Gdzie jest jeszcze elf? No tu u góry. A, jest! Faktycznie. Trochę tak nie dokładnie posprzątaliśmy. Dobra. Frickson, odsuń się. Będę wysadzał tutaj. Dobra, robię test wysadzania w korytarzu. Albo nie, test, wiecie jaki test zrobimy? Wiaderka. Dobra, zobaczymy, odsuń się. Pali się z wiaderko z wodą. Wybuchnie? Ej, chyba się uda. Czekaj, nie walło jeszcze. Bo dynamit w środku zniknął w tym wiaderku. Nie, jest jeszcze. A nie, dobra. Ale jeszcze nie walnął. Zobacz, dajmy cierpliwości. To się nazywa fizyka, widzowie. No, myślisz, że się na fizyce nie znam? Chyba działa. No, dobra, nie trzeba wysadzać, dobra, działa. Nie mamy wiaderka tylko, a dobra, jest noga. Dobra, ale jedno wiaderko i tak tutaj do gaszenia potrzebujemy. Dobra. Oho, dobra, nieważne. Aha, a propos. Dobrze idzie. No kurde, nie mogę wiaderka wytegować. Halo! No jebiście, co was lepiej jest. No, pierwsze wiaderko. Ale to i tak muszę jeszcze więcej wiaderek, bo się nie styknie. Nie no, będzie ciężko, moi widzowie. Kurde, kto to zrobił? Kto wylał wiaderko? Oho. Patrzcie, no nie mogę wiaderek natworzyć, więcej dynamitu tworzę niż wiaderek. Uff. Dobra, chyba się uda w końcu. Dobra, to tak, ładować. Spróbujcie, nie wiem czy to ma znaczenie, ale lątem w dół. Czyli przytrzymujecie lewy przycisk myszy, możecie obracać. Lewy przycisk myszy przytrzymaj, możesz obracać jak złapiesz. O.
Nie wiem, czy się zmieści się więcej dynamitów do jednego tego. Te pojedyncze pałki może się zmieszczą bardziej. No, to się nie nadaje już, Exodus. No jest. Dobra, zapiszę w razie czego. Zapisz, no. Robię kolejne palonko, dwa dynamity na raz, ale widzę, że coś tam jest złożone aktualnie. Dwa wiaderka są. Jakieś. Dobra, wcisnąłem. Jest tam woda, więc może się uda. Dobra. O nie, nie mamy tego. Jedno wiaderko musi być tutaj do gaszenia zawsze. Proszę go nie brać. Dobra, kolejne wiaderko na dynamit. No. Kolejne wiaderko na dynamit. Dobra, wkładam kolejną porcję dynamitu do ognia. To jest fizyka mojej... O kurde, wylało się. O kurwa, nie. Fuck. Au. No. Tego się nikt nie spodziewał. Trzeba... Ale reakcja łańcuchowa tam słyszę. Ile tego jest? Łapanie. Ojej. Halo? Ktoś tu przeżył? Dzień dobry. Myślę, że nie zniszczyliśmy rozwoju. Wszyscy są pali. No cóż. No tak. Nie pykło. Nie pykło, dobra. O szczęście był safe. Dobra, czyli jest jedna zasada. Musi być bardzo ładnie położone. Inaczej walnie. Jedna zasada, musi być woda w wiaderku. Woda musi być w wiaderku. Właśnie, ja tak tylko tak... O, skraszowało mi. Ale dobra, to mogło być crash tak, taki po prostu. Nie, że będzie mnie zaraz wywalać, tego po prostu mi skraszowało, bo gra tak lubi czasem. Dobra, jeszcze raz. Czyli nie może wodę zgasnąć. Szkoda, że nie można kucać, to czasami utrudnia. Jak coś możecie się dołączyć. Dobra, ja tu już wytwarzam. Dobra, włóżcie już dynamit do wiaderek, znowu. Tak jak wcześniej. Długo się te wiaderka palą, ale dobra, udało się. Dobra, wkładam porcję dynamitu z wodą. Kurde no. Dobra, trzyma się. Tak wiesz, włóż je, nie jest to takie łatwe. Dobra, połóż, przygotuj po prostu. Będziemy pomału wkładać. To jest, dobra, sprawdźcie przy okazji, jak już... A, jeszcze jedno wiaderko potrzebne. Dobra, to mamy w sumie, tutaj włóż po prostu. Mamy wszystko. Tu jest jedno i jeden ostatni dynamit, no. Dobra, pytanie. Czy... Sprawdźcie jeszcze z Niferem, czy gdzieś jest brud. Dobra, może nie tak, ja to lekko... O, jeszcze dwa pendrive'y tu są. To dłuż do skrzynki. Tak, dokładnie, wiaderka ten, ale widzicie, fizyka! To jest czysta fizyka, jak w dynamit tak włożysz i spalisz w wiaderku z wodą, to on nie wybucha! Możecie się wiele rzeczy nauczyć dzięki mnie, widzowie, moi drodzy. Sprawdzacie z Ciferkiem, czy coś tam jeszcze jest? Sprawdzamy, no. Dobra, git. Jest może strefa na ułożenie skrzynków? Na przykład? Jakaś strefa układania skrzynek? Nic nie widziałem. Warto sprawdzić. Dobra, no to co, Phoebe? Mam dla ciebie bojowe zadanie. Musisz ułożyć w tym miejscu najlepiej, będzie ci najłatwiej. Tak, w tym miejscu 10 krzeseł na sobie. Czyli bierzesz tak i po prostu kładasz i kładziesz. I musisz po prostu zrobić wieżę z 10 krzeseł. Dobra, a ja tymczasem będę palił dynamit. A, no jeszcze nie. Dobra, reszta przejdziemy. Przytrzymujesz lewym przyciskiem, żeby obracać. Kumasz? O właśnie. Ustawiasz? U mnie. A, te głowy. O kurde, wypadł dynamit. Ach! I ktoś rozlał wiaderko. Noga. Byle tylko nie dynamit. O nie. Kurwa, nie. Uff. Udało się.
Dobra. Ach, jeszcze raz. Tak dalej, pomagajcie sobie też innymi krzesłami. Mam tu kolejne jedzenie. Kurwa. Nie, za mało wiaderek mam. No. Mamy cztery. Ej, co się. Ej, coś to wy. Co to zrobił? Czemu ktoś rzucił wiaderko do tego? Kto wrzucił teraz wiaderko? Ale przewróciłeś wodę, wrzucając te wiaderko tam. Ale to było przewrócone wiaderko. Ale wrzuciłeś. Przewróciłeś wiaderko, co było w kominie, o to chodziło. Aha. Tam było wiaderko z dynamitem, rzucając te. Wywróciłeś to, co było w środku. Nie wrzucajcie nic do komina. Proszę was, ja się. Zajmijcie się tym, czyli co powiedziałem Fibi, czyli macie układać wieżę z krzeseł. Miałam już cztery krzesła. No a ja już miałem prawie cały dynamit spalony i znowu muszę od nowa. Fokus. Dobra, czekam. Układajcie, układajcie, układajcie. Spalenie dynamitu to jest skomplikowany proces, tu wymaga, wiesz, one muszą się pojedynczo palić. A w krzesłach to już nie wspomnę. Dobra, ja poczekaj, przedniosę tylko się tutaj bliżej. Dobra, podaj mi kolejne. No i dobra, proszę, macie 10, ma być 10-piętrowe, Fibi, do zrobienia? No, chyba tak. Też już widzę, jak mi się pokazuje to zadanie, nie? Podrzucę cię na tym stołku. O, kurde! W ten sposób. Czekaj. Kolejny dynamit. No. Au, nie. Co się zbiło? Zróbcie... Co się zbiło? Zbiło się, bombka. Słyszałem. Dobra, druga niby. Ale w razie czego zrobię na nowy save. Bombkę tam. Jest niby trzecia. Teraz to już chyba na pewno. No. Chyba za. Dobra, teraz już na pewno. Dobra, wiecie co? Nie róbcie jednak teraz na razie tego. Później zrobimy. Później zrobimy, bo widzę, że to też nie jest zabezpieczne. Jeszcze raz. No musi być w tym miejscu koniecznie? No bo potem będzie łatwiej, bo na górze możesz wejść sobie. Ale macie rację, tak. Zrobimy to później. Jeszcze raz, nie układamy jednak żadnej wieży z krzeseł. Później, w sensie, niestety, sprawdźcie z Cipherem, czy jest porządek. Ja tu zrobię to. Spalę w końcu, to muszę spalić, nie mogę spalić tego dynamitu, bo cały czas coś się dzieje. Sprawdźcie, czy z Cipherem na pewno jest wszystko. Głowa elfa wypadła z tego pojemnika. Dobra. One się tam wyturlają, ale faktycznie chyba są w tym, wiesz. Dobra. Taki glitch. Lotka. Strasznie długo się te wiaderka palą ogólnie. Tu może się nóż. Nóż jest? O, to nóż jest do spalenia, no, jak najbardziej. Dobra, uwaga, pali się przedostatnie wiadro. Jeszcze jedno i cały dynamit zostanie spalony. Nareszcie. Ej, coś słyszałem. Słyszałem jakieś tuczenie, co to było? Butelki? Czy nie? A to tutaj, butelki, dobra. Tutaj w sensie. O, w sensie w tym. Dobra, ale z tym zaczekaj, dobra. A skąd zanim masz te butelki? Gdzie były? Tu są jeszcze. Gdzie? Nie wiem, czyście? Nie wiem, wziąłem, dobra, to nie wiem. Tak, butelki są jako śmiecie, więc butelki możecie wziąć, jak gdzieś widzicie. Dobra, o, ładuję ostatnie wiadro z dynamitem, nie przewróciło się, więc chyba będzie sukces. Chyba cały dynamit, o ile nie będziecie produkować wiader, zostanie wytegowany. A, to są dwa pendrive'y. Aha. Znalazłem też nóż. Jeden.
Tak, tak, pendrive do tego. Chciałam, ale to się tak baguje, zbliżyć się do tego, to na cała lata, nie? Ja to wrzucę. Coś tu pokazuje śmieci. Te lampy też są jako śmieci. Pokaż. Właśnie też się zastanawiałam nad tym. Wyżej masz brudne. Nie powinny też być. Tam nad tymi lampami. Daję gdzieś, daję do kwatery Mikołaja na przykład, albo na górę. Nie, chyba nie są. A może są? Nie, chyba nie są, zobacz. Nie są, nie, nie, lampy nie są, zostawcie, nie są świeciami. Coś tam właśnie mika. Mówię głowy. Słyszałem jakieś tłuczenie. Lampa, wniosłam lampę. Okej, dobra. Dobra, wszystko? Chyba wsio. Dobra, wsio chyba. Znaczy, mi mogą te głowy dawać z tych niebieskich, ale za to jest osiągnięcie, dobra. Spali się tylko to, co teraz się jeszcze spali. Pójdziemy do Office'a, zobaczymy, czy zaliczy. I najwyżej się cofniemy, dobra? Ja zrobiłem save'a, jeszcze poczekam, jak się to spali. Poczekajcie chwilę. Jeszcze chwila, jeszcze się pali. Te krzesła będziemy jeszcze robić. Tak, krzesła będziemy jeszcze robić. Jeszcze jest jedno zadanie, ale to za chwilę. Save, dobra. Dobra, wychodzę i patrzymy, czy zaliczy. Uwaga. Przeniesie teraz do Office'a i powinniście dostać osiągnięcia zależnie od tego, co zrobicie. No, są trzy osiągnięcia. Są trzy. Clean Almes Santa, a zobaczę, czy głowy są. Jest. Głowy są. Dużo nie znaję. No. Jest więcej. I głowy też są. Tak. Tak, dobra. No i, te, no i kozak. No i elegancko. Dobra, no to teraz. W sumie nie wiem, czy te głowy. Co z tym zrobić. Teraz tak. Czy da się z tego punktu wystartować jakąś misję? Ej, czemu ja jestem spectate? Dobra, sekundka. Halo. Klikam. Myszka albo... Dobra, czyli... czy udało się to zrobić? Poczekaj, chyba tak, bo to jest, że... bez tego. Chyba się udało to zrobić właśnie, żeby bez tego zniszczyć. Dużo osiągnięć weszło? Zaraz zobaczę. No 5 weszło. Tak, 5 osiągnięć weszło. Czyli to jest dobry znak. Tak? Tak, udało się, udało się. Ej, czy da się stąd jakoś startować misję? Tak. Jak? Czyli to było do, nie do tego, ale tak nie wiem. Bo ja nie wiem, jak się stąd startować misję? Czy ja muszę wyjść? Muszę tu na komputerze? Gdzie? Na komputerze? Tu? No tutaj. Nie ma to system. Widzowie, da się stąd startować misję? Bagrumsów nie będzie, bo cała... Połowa się spóźniła, połowa przyszła za późno. Daj spokój, dajcie spokój. Się rozjuszyłem. Ej, nie da się chyba. Dobra, nie wiem, czy się da. Ale to chyba muszę po prostu wyjść i założyć nowe lobby. Ciekawa sprawa. Mieczek, dziękuję ci za ten, dobra. No, przyszłam już. Dobra, cofniemy się, ja założę szybko jeszcze raz, znaczy tego save'a wczytam. Host. Dobra, możecie się dołączyć. I teraz uwaga, jest osiągnięcie. Teraz w drugą stronę, że mamy zniszczyć wszystkie prezenty świąteczne. Czyli dobra. Nic trudnego, bierzemy dambity. Wszyscy się dołączyli? Kogo jeszcze nie ma? Nie wiem. 5 osób. Ale poczekaj, nie, ale nie, ale to tak? Tak, ale nie niście tych figurek tutaj, co tu wrzucaliśmy, bo to jest do osiągnięcia też potrzebne. No dobra, te opatrzenie, tak? Tak, tak dobra, poczekajcie chwilę tylko. Wszyscy są? Czy wszyscy są na serwerze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nas 5 jest, tak? Dobra, bo palę radio, bo to chyba za to też jest coś, że dostaje się. Zaraz się przekonam. No nie, że ta czapka i ten cukierek miały też iść. Patrzcie, niestety nie mamy już radia. Mieczek, dzięki za 5 miesięcy. Ale to radio się długo pali. Dobra, no a to trzeba wyczyścić ogólnie. Pendrive'y nie musicie spalać, możecie je włożyć do komputera.
A głowy spalić, do spalenia są. O, spaliło się, zostaliście? O, jest, tak, achievementy. Kurwa, nie chce mi, nie chce głowa od tego wać się. Dwa achievementy aż leciały, no. No, widzisz, dwa? No. Tak, jakie? Dwa. Bo mi leciało tylko, żeby spalić radio. The day the fun died i big bang. Kurde, nie mogę w tej głowy się jednej pozbyć, utknęła w tej koszu. No to bierzemy z tym koszem. No nie, nie, bo ten kosz jest potrzebny, żeby przetransportować inne rzeczy. Właśnie. Dobra, chyba. Dobra, trudno. Trudno, będzie z głową. Jedną wow, plus. Wow, wow. No nie da się. A normalnie tak nie idzie wziąć? Właśnie nie, no spróbuj wziąć głowę po prostu. Może dasz radę. Widzisz? Co jest? Nie da się tej głowy wziąć. No głowa utknęła. Mam ją. Masz ją? Na pewno? Chyba nie. Ja ją miałem w ręce. To coś jest jeszcze. Opierek. Weź to łóż. No patrz, to głowa utknęła, nie chce wyjść. Czekaj. Ała! No i nie żyjemy. Dobra, palcie wszystkie rzeczy oprócz tej pokoju Michołaja, bo tam jest mi potrzebny na razie. No. Nie może potem skakać, musicie zejść, żeby to się otworzyło. Próbuję. No nie, a poczekaj, walnijcie to może z tego właśnie. Próbuję właśnie. To ktoś to trzyma? Właśnie nie wiem, to żyje. O dobra, au! Ja tam jestem zajęta paleniem tej prezentacji. Stop, chyba wypadło. Jest! Mamy to! Dawaj pusty, dawaj pojemnik pusty. Dobra. Dobra. Wejdź tam w prezencie. I spalić tym głowę. Dobra, się zajmę innymi rzeczami. Nie mam osiągnięcia z zubami, więc chyba ta. Tak, dobra. To tak, ja pakuję tymczasem inne rzeczy. Że dubeltówkę Mikołaja, musimy je spakować. Raz. Teraz tak, cztery figurki. Raz. Dwa. Trzy. Świętego Mikołaja bawi. I cztery. Zamówienia dzieci. Dobra. I jeszcze bronię. Raz, taki karabinek. Taki oto shotgun. Taka spluwa. Taka spluwa. Co tu, czego nie mamy? To. O, tego nie mamy na pewno. Gladi kompletował. Ej, brakuje jakiejś spluwy chyba. Tej małej, tej drobnej. A jest, dobra, znalazłem, nie było tematu. Dobra. Czy to jest jako zamknęło się? No więcej tych prezentów nie było. Jak ja mam to do pieca wsadzić? Jak ja mam to tu zmieścić? Co się nie zmieści, no? Halo? Zmieści się, to się zmieści. O. Co? Zmieścisz, no. Jakbym mogła... Ała! Lepiej mną. O! Chyba się zaliczy. Nie wiem, ale chyba powinno się zaliczyć, dobra. Macie... Się palić, czy się kurde, się jak palić? Tu syf jest teraz. Co tu się stało? Chwilę mnie tu nie było. Ja tylko zrzucam to. Elfy zaczęły się rządzić własnym życiem. Dobra, generalnie na chwilę jeszcze będzie trzeba się cofnąć do pokoju, ale dobra. Bo tam zrobiłem... Te głowy trzeba spalić, spalcie te głowy. Ła, czemu tu mnie wszystko telepie? Jest taki syf, że się wstać nie da normalnie. Bo tam spakowałem te pierdoły, co miałem spakować. Chyba powinno zaliczyć. A resztę figurek możemy spalić, tak? Bo tu widzę leżą. Tak, raczej tak. Ale dlatego chcę się cofnąć, żeby zobaczyć, czy zaliczy już, co nie? Mhm. Dlatego musi być w miarę czysto. Dobra, myślę, że będzie styk. Git. Dobra, wiecie co? Przeniosę się. Na chwilę będzie przeniesienie znowu. Zobaczymy, czy dostaniemy osiągnięcia. O, chyba dostaliście, co nie? Trzy achievementy. Tak, trzy. No, to właśnie te osiągnięcia mieliśmy dostać. Proste. Czyli zostało jeszcze krzesło, tak? To ja to wypakuję tylko. Krzesła i zniszczyć wszystkie prezenty. Tak, i wszystkie prezenty zniszczyć. A my byliśmy w połowie już chyba. Ale ja mam save'a zrobiłem. Więc standardowo wracamy.
To jest właśnie, na tych bonusowych mapach właśnie robi się najwięcej tych achievementów w sumie, się okazuje, bo one są tak dziwnie skonstruowane, że jest naprawdę tego sporo. Dobra, no i teraz już możemy spalać wszystko plus krzesła zrobić. To może Phoebe, zajmij się krzesłami. Okej. A reszta po prostu palimy. Oprócz krzeseł, bo krzesła się przydadzą, no logiczne. No, pendrive'y w sumie możemy tu włożyć akurat. Bo pendrive'y się liczą do procenta misji. To można włożyć. No i proste, widzowie, widzicie, tak się właśnie robi biznes. No. Nie no, Vistera jest mega fajna. To jest po prostu, no, piękna gierka. Co nie, Fibiu? No. Ja już mam doświadczenie po escape roomach, jak musiałam sprzątać. No masz. Masz, bardzo dobrze. Jak ktoś rozwalał dzbanuszki i Fibi posprzątaj. No tak było, pamiętam. I słusznie, że nabrałaś takiej wprawy. Swoją drogą trzeba będzie wrócić do tych escape roomów. Widzicie, to wszystko było przemyślane, co Bloody zrobił. Oj. On już wtedy mnie szkolił do tego dnia. Dokładnie. Do dzisiejszego dnia. I jak zrobimy te krzesła i potem te spalenie prezentów, to będziemy mieli, uwaga, chyba wszystkie osiągnięcia związane z mapą dawaj, świąteczną. Dawaj, Lery, dawaj. Nie, trochę do ciebie. Jeszcze. Dobra. O, git. Dobra, ile już jest? Czapiesz? 5. A chyba już do góry lepiej iść, nie? Do góry już musimy iść. Tylko też kurczę ustawiam. Dobra, pakuję pendrive'y. Au, dobra. Au. Tutaj przyniosę ci jeszcze jedno. Czekaj. A no nie! Nie! Stepało mnie, no! Część siatki dostałam i tyle z tego było. Bo jak dotykam krzesła... Nie, to trzeba by było trochę przesunąć, wiesz? Bo jak ja dotykam krzesłem tej barierki, dobra, to mnie trzęsie jak nie wiem. Ojeju. No i wszystko od nowa, no. Phoebe. A to ja! No, a to nie Phoebe, to Lery, dobra. Nie Phoebe. No już, no. Nie. No już, to bo tak myślałem, że kto. Jak ten, jak most zwalony. No inny jak ty, ja, nie? No dobra. Prosta sprawa. Prezenty, figurki, wszystko leci już do spalenia. Trafię? Czy nie trafię? Chyba trochę bliżej jeszcze. Jeszcze? Czekaj. Ale skitrane, no, zobacz, te prezenty. Zobaczymy. Tak, bo one specjalnie są trochę skitrane, właśnie, żebyś jak robił totalny rozdupcz... Krzesła nie. Dobra. Pamiętajcie, że krzesła nie palimy, bo krzesła są potrzebne. Tak to delikatnie przesuwałem. A dobra, pierdolę. A cała reszta prezentów, myk. A to nie, wszystko ujej, ma być spalone. Nie użyłam. To jest przypadek, no przepraszam. No kurczę. Jak wam tam idzie z krzesłami? Przepraszam. Bardzo dobrze, nie chciałam. Wypadł mi. No, Wisterka jest kozak, też tak uważam, widzowie moi drodzy, więc jak najbardziej. Ja sobie wezmę parę krzesełek. Tutaj są jeszcze krzesła, w tym pokoju, pokojach obok są. Niech coś. A jeśli tak to kładę tu krzesełko przy tej balustradzie, to tak komicznie wygląda, szczerze powiem. Nie wiem, jakie zamiary miała. Ej, wyczyść może podłogę, bo cały czas ślady tworzymy dodatkowe. Pięknie wyglądają, że te wszystkie ślady idą do pieca. Co nie? No ale to normalne przy takich robocie. Kurde, najgorzej, że tu wiecie co? Potrzebuję jednak... Dobra. ...tego. Jeszcze jedno, nie? Tak, jeszcze jedno dam. No, spróbuję, ja. O nie, bombka. Nie! O, jest, już myślałam. Nie będzie, w tym roku nie będzie świąt, moi drodzy widzowie. Oj nie, nie będzie świąt. Proszę bardzo. Ten odcinek akurat pewnie wleci tak na święta, więc akurat będzie. No. Sami będzie coś. Tak, będzie ho, 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 dzisiaj są święta. Jeszcze? Tak będzie, moi widzowie.
Powinno ci się że teraz boję się, jeden. Żeby wiaderko wziąć. Jest! Jest! Jeszcze ale wiesz, cztery. Teraz dynamit jest z naszym sojusznikiem. Jeszcze cztery? No nie przy tych krzesłach. No jeszcze cztery! W sensie generalnie dynamit... wiecie co, lepiej i tak nie wysadzać, bo i tak musimy mieć posprzątane. A dynamit trochę utrudni nam te posprzątanie, więc... Więc lepiej po prostu spalić te wszystkie prezenty, będzie bezpieczniej. A no i nie możemy zniszczyć krzeseł za bardzo, bo krzesła są potrzebne. Tylko teraz nie mamy wiaderek z wodą, żeby umyć podłogę znowu. A dobra, to jeszcze ja zapiszę. No masz... właśnie. Dobra, to zrób. No zrób. Dobra. Dobra, i jedno postaw obok, jedno niech tu będzie po prostu, w razie W. I rób kolejne, o. No i masz. Jedno niech zawsze będzie tutaj przy tym leżeć, na wszelki wypadek. Nie wiem, krzesło mi zniknęło. Spadło chyba, macie ładnie, ale jeszcze wyżej musicie. Biedy. Tu masz jedno. Czemu nie mogę teraz skoczyć? Skakiwałam tu bez problemu, a teraz mam problem tu skoczyć. Podłóż sobie ten... Pro. Krzesło. Ja ci tutaj przyniosę już chyba. Dobra, myk. Myk. No ale... Tam, wszystko pod kontrolą? No, tak, ta fizyka tej gry. No jest super. Nie no, widzę, że tutaj elegancko palą te krzesła są układane. Fajnie, żeby ją obrócić, Fibi. Może nie rzucaj je, obróć je pod koniec. Możesz je obrócić bardziej równo, wiesz o tym. 8 na 10, jeszcze dwa krzesła. No, jeszcze dwa, ale to krzesło to na dwóch tylko stoi. Ostrożnie, Fibi. Ale najgorsze jest to, że ja nie widzę, nie? Jak nie widzisz? Ułóż prosto ułóż. O. No ja widzę teraz, i tak, poszło. Ja nie widzę tego, bo jak patrzę, chcę zobaczyć w dół, no to krzesło idzie razem ze mną, nie? To nie, nie no do... i czekaj, zostaw tak, na razie. I? Ale nie obracaj wyprostuj, to. Wyprostuj bardziej. Wyprostuj bardziej. Tak? Tak, ale chyba no. nie wiem, czy jest tyłu, do tyłu trochę. O, trochę do siebie trochę. O, o, teraz będzie git. O, stoi, 9. Dobra, ostatnie. Ostatnie będziemy mieli. Chodź z tej strony. Jest 9, ostatnie jeszcze tylko. Przecież to ledwo żyje. Cicho! No dobra, no tylko ostatnie musicie ułożyć. Dobra, Fibi. Udać się. Fibi. Kupia bombka. Dobra, wyprostuj właśnie. Dobrze jest. Chyba bliżej siebie, do siebie znowu, bliżej siebie. Do siebie, do siebie. Do siebie. O! O jeju! Ach, blisko! Dobra, no, ale zostały, blisko, zostały. Ale za bardzo u siebie, zostały. Tak, zostały, ale za bardzo do siebie robiłaś. No wiesz, jak ja stoję na tej balustradzie, to nie mam się też gdzie cofnąć i ja nie widzę. No wiem, że nie widzę. Ja tutaj teraz właśnie stałem, bo widziałem mniej więcej. Co nie, krzywej wieży, konstrukcja warta krzywej wieży w Pizie? Dokładnie. Kurde, dużo więcej warta. Robiono z miłości. To w robił, nie? Tak, z całym moim serduszkiem to robię. Trochę dalej. Jeszcze. Bardziej wyprostuj. Jeszcze troszkę. Jeszcze do przodu. Jeszcze. Jeszcze go dotyka. No. O. Dobra. Jest git. Wiemy tam tego mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze siedem. Dwa. Macie panie. Najgorsze jest to, że się przechyla w twoją stronę. Dobra, sprawdzę. W stajni niczego nie było już chyba. Nie, jest jeszcze aż tak źle. Jeszcze stajni nie ma. Stój. Teraz trochę do tyłu. Jak rzuciłeś broń bladi, to chyba jedną zbugowałeś na dywanie. Do przodu. Czemu? No bo się nie daje podnieść. Jeszcze troszkę. Wyprostuj. Znaczy jakby ją łapię, nie mogę jej ruszyć. Spróbuj ją, to wtedy można zawsze, wiesz co? Walna ja ją mopę. Walić mopę właśnie. Dobra. Ja tu bombki rzucam, będzie tutaj do wyczyszczenia też. O, na ścianie będzie. Pewno. Się przechyliła, ale dobra. Tak, jest okej, dawaj. Będzie trochę do wyczyszczenia, bo bombki zacząłem tłuc. Co wie teraz jest. O Jezus. Jezu, ale uważam, musisz wyżej. Ostatnia to już jest. No. Czekaj. Tak, wyżej i dalej. To nie. Spadłaś? Dobrze jest, jedź. Co nie? Nie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. U mnie wszystko spadło, ale dobra. Nie, u nas nie. Jezus, nie stresuj, Miller. Ja tylko słyszę, to jej nie. Dobra. No weź dalej, wychyl, no. Dalej musisz. Jesteś za blisko. Podejść bliżej. Jeszcze trochę. Jeszcze. Do góry. O, będzie chyba git, kładź. No, kładź. Udało się. Jest. Dobra, jest. Mamy to. Wszyscy z wszystkim zaliczyło? Tak. Nice, mamy to.
Dobrze! Mogę, prawda? Możesz, tak, rozdupcz to. Dobra, to co, chyba zbijamy te bombki, co nie? Dawaj, prawym uderzaj i rozdupczaj. Ej, nie da się... Chyba na stołek trzeba wejść, kurde, nie jest łatwo. Co teraz, trzeba tam wszystkie bomby, tak? Ta. A chyba dynamit lepiej będzie. Nie, bo będzie syf straszny. O. No w sumie też. No tak się wspinać na tą choinkę. Znaczy, no technicznie dałoby radę, ale będzie syf po dynamicie trochę. Zbijam wszystkie? Będzie prościej. A nie, tu jeszcze jest? Tak, tak, zbijajcie. I od Mikołaja też już wynosić wszystko z gabinetu? Ta, wszystko już spala, do spalenia jest, wszystko już do spalenia jest. Bum. No. Dobra, no trochę z tymi bombkami to jest takie... No, nie mogę tej... Dynamit weź, dobra! Wiesz co, z tym dynamitem... To co, dynamit robimy, żeby wysadzić te bombki? Ale tu w głównej sali wszystkie już prawie mamy. No, na górze są do wysadzenia. Właśnie, i zastanawiam się, czy ten, czy dynamitem to roztegowywać. To co, robić dynamit? Produkować? Spróbować? Mogę spróbować dynamit wytworzyć. No. Teraz jak na złości, to pewnie dynamitu nie będzie. Na suficie to na pewno ich nie sięgniemy, więc to i tak trzeba by było dynamitu. Nie, no już zbudowałeś przecież, jak coś w krzeseł nie palcie, zbudowałeś już przecież z krzeseł. Aha, ten... No to jeszcze raz. Nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Ale doświadczenie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Co tu się stało? Czym ty to podpaliłeś? Lampą. A, lampą. To będzie trzeba wyczyścić, bo zobacz, jaki syf się zrobił na suficie. Dobra, to jest jak coś do spalenia też już. Całość po prostu wrzucimy już. To musi się to zamknąć. Kurde, no nie chce się zamknąć, gówno. Dobra. Niech się pali. Czapeczki też się liczą chyba do tego, nie? Świątecznego. Do czego się liczą, co? Te czapeczki. Czapeczki osobno palcie w ogóle, wiecie? To w ogóle zapomniałem o tych czapeczkach. Osobno w sensie? Tak, ustawcie czapeczki osobno w jednym miejscu. No to nie wiem, czy ktoś już nie palił. No, na pewno ktoś już spalił, ale te, które zostały, bo generalnie jest coś takiego. W ogóle za czapeczki jest osobny achievement, ale to tak swoją drogą. Że, tylko że to nie da się zrobić na raz. Trzeba tam chyba 50 czapeczek spalić, jakieś takie porąbane liczbę. I to trzeba ileś tam razy wchodzić i palić, bo po prostu się nie... Ale dobra, to takie. To pierdoła w sumie. W sensie to można robić, każdy sam może sobie zrobić po prostu. Trzeba po prostu mieć save'a i... Albo nie, od początku nawet, co nie? I po prostu bierzesz czapeczki i spalasz. I to ci się tam nabija pomału. Tu w ogóle za stołem, tutaj znalazłem głowę elfa w ogóle za tym, za stołem, za kanapą XD. Tam trochę brudne było, się zrobiło. Au. Zełko, ogarnij się. No, no, jak tam jeszcze, coś jeszcze zostało, oprócz właśnie słynnych bombek? Chyba nie. No dobra. No spij się! O, przepraszam, niemocni. Pardon. Lampy też już do spalenia są. Nie ma świąt! Dobra, Święta? Na co to chodzi? O co tu chodzi? Spalamy po prostu wszystko jak leci. Na krzesełku. Chodź na krzesło. O, to jest dobry pomysł. Chodź na krzesełku. To teraz spalamy wszystko jak leci. Ej, właśnie, możecie się tak podwyższać, to będzie najłatwiejsze. No, Fibi będziesz o właśnie, Fibi będziesz przenosić po prostu. Ale będzie wszystko rozdupczać, zajebisty pomysł. Dobra, mam. Dobra, no, możemy ja zrobić tak samo. Się ten Frickson, skakuj. Patrz, poczekaj, na stół wskoczę. Da się w ogóle na stół tu wskoczyć? Ja pierdykam jak to trzeba po stołku wskoczyć. Dobra. Skakuj na stołek. Poczekaj, spróbuję ci obniżyć go. No wskocz na ten stołek. Nie sięgam. Dosięgasz?
Żeby nam rozdupczyć te bombki, coś tam jest. Na to myślisz, a nad tobą? A nad tobą? Podskoczysz, jak podskoczysz? Mogę, złapać ją mogę po prostu. A, dobra. Od razu? To dawaj. To już nie, to jak nie możesz, to złap, złap, jak nie możesz po prostu rozdupczyć, to łap. O kurde, spadłem. Ej, dobra, nie szkodzi. I tam dawaj, dawaj tutaj te. Złapię, jak się nie możesz ich ten. Weź tam jeszcze. O, fajnie. O, dawaj tutaj te. A, tu jest, dobra, no. No. Dobra. Jeszcze jak mamy czyścić, masz. Nie wiem, czy przejdziemy pod tym. Przeszliśmy. A nie. Sam dom nie wiem, czy doskoczysz, tam jest strasznie wysoko. Okej. Nie, nie doskoczę do tego. A jak ja podskoczę? Ja podskoczę i ty podskoczę. Ładnie. Dobrze. Dobra, dawaj teraz tutaj. Ja podskoczę i ty podskoczysz. Ładnie. Idziemy dalej. Dawaj tutaj. O, tutaj akurat. Powróć się na krześle, bo trochę jesteś. O, dobra, właśnie. Dobra, idziemy dalej. Teraz tu znowu to samo, podskoki i ten. Dobrze, dobra, chyba wszystkie. Wsio? Będzie jeszcze żółto za nami. Gdzie? O, jedna została tu, lol. Dobra, mam. To dawaj, ten, to dawaj na krzesło. Nie wiem, czy wejdziesz teraz. O, wejdziesz. Czyste wszędzie. No i pięknie, kooperacja. Widzowie, dobra. Trzeba teraz tylko zamiatnąć i mamy wsio. No i picobello. Dobra, zamiećmy, żeby było elegancko. I wszystkie, wszystko po prostu co świąteczne, ten, to zniszczone. Myślę, że jest na tyle klasa. Jest jakiś kleks jeszcze. Tak, tu pewno teraz kleksów jest, na stolach są. Dobra, wiesz co, to... Dobra, ja zapiszę, ale po prostu już teraz spalmy te czapeczki Mikołaja i tyle. Po prostu spalmy już. Bo generalnie jest takie osiągnięcie, żeby tam ileś spalić, ale to... Zrobi się, każdy osobno może zrobić równie dobrze. A te świeczki chyba jeszcze trzeba spalić. Tak, świeczki jeszcze. O, dobrze, że ktoś powiedział. Tu w ogóle... A, faktycznie tutaj się zbugowała broń. No właśnie nie mogłem jej wyjąć z tego dywanu. O, to świeczki tu jest, dużo świeczki. No tak, 6 świeczek już jeszcze. No, zbugowała się. Kurde. O, o! Zniknęło. Gdzieś świadek gdzie? Naprawdę nie było. No właśnie, to się jestem ciekaw gdzie. Dobra, przyjmijmy, że po prostu zniknęło i już nie wróci. Ale to już było. Nie mogę tej świeczki. O, o, mam. Może być ciężko sufit umyć. A na suficie są jakieś brudne? A, no, tutaj są. Pojedyncze jakieś widzę. Dobra, myślę, że i tak będzie git. No tutaj mogę kogoś podsadzić tutaj. Chociaż tu coś mi wykrywa, nie wiem gdzie. Niech ktoś skoczy szybciutko. A dobra. Takie rzeczy to jeszcze idzie normalnie z poziomu. To no gdzie jest to wyżej? A tam na samej, na górnej belce. A, tam. Nade mną. I tam jeszcze bombka jest. O, faktycznie. Jest jedna bombka. Dobra, podsadźcie się na krzesłach. No, let's go. Ja chcę wejść na stół, żeby... No. Ja chcę ci tu dać krzesełku. Proszę wchodzić. Po kolei. No. Pamiętajcie, żeby posprzątać po tej bombce, bo zostawia ślady. Czyste? No i pięknie. Pięknie. Dobra, to co? Czyste? Ending chyba. Dobra, i wracamy do office, patrzymy, no, czy się uda. O, udało się. No zapisz od razu. Zapisać? Dobra, zapiszę. No jakby co, nie pykło. Dobra, patrzymy i... Oho, nie ma osiągnięcia. Dobrze było zapisane. To było zapisane, czyli... To chyba chodzi o to, że coś chyba nie zniszczyliśmy. Dobra, to może się co... krzesła. No, możemy rozdupczyć krzesła w sumie, no. Choć, no. Nie wiem, jak bardzo... Jedno lepiej zostawić. Nie wiem, jak bardzo są świąteczne, ale... Chyba, że ta broń co zniknęła pod... Kurde, bez jaj. Jeśli to jest ta broń, to ja nie wiem, jak my tu, kurczę, ogarniemy to. Bez jaj, że to może być jedna... Musimy myśleć, że to ta broń? No, może być. Ja pierdykam. Przecież jeśli to broń, to w dupie jesteśmy. No. Co się zalicza do zniszczenia tego, żeby zrobić to osiągnięcie, widzowie moi drodzy? Wy na pewno wiecie. Nie wykrywa, więc nawet, no, jakby
Nie ma jej jakby. Tak, ale świąteczne rzeczy i tak nie wykrywało w ogóle na wykrywaczu. Tak, nie wykrywało, bo to nie jest jego śmierć. Dobra. No, to jest problem. Dobra, trzymaj się zaklinaczka. Szukam tego, ale nie mogę znaleźć tego osiągnięcia. A jest, clean all mess and destroy every item in Santa. Every item, dobra. Trzeba też krzesła zniszczyć. Jest, every item trzeba zniszczyć. Wszystko trzeba zniszczyć. Co jest? Więc palimy jak leci. Trzeba się podnieść. Tak, wszystko trzeba spalić. Więc palimy krzesła po prostu. Ała! Tam z krzesła. I od razu trzeba się też rozejrzeć, czy jest, czy jeszcze na pewno wszystko jest, zniknęło. Ej, to lampy też chyba, nie? Tak, wszystko, tak. No wszystko to wszystko. A te lampy na suficie też? Ale dopiero teraz kolejka. A jak nie można zdjąć tych sufitu, więc... To dobrze. Nic nie widzę. Tu chyba nic. No chyba, że jakieś gówno by się gdzieś walało, jakieś drobne. No gorzej jak ta broń praktycznie. Ale to już... Ale może jest jakiś tam, wiesz, procent błędu, co nie? W sensie, że na przykład trzy itemy możesz ten zniszczyć. Bo tak było w przypadku, żeby idealnie ten zrobić. No dobra, no aktualnie nic nie widzę. Więc spalimy krzesło i zobaczymy, czy się uda. Latarnie możemy jeszcze spalić, ale to chyba nie wszystkie, tylko niektóre latarnie. No, bo tych ze ścian nie można zdjąć. Niektórych nie można zdjąć. Te co były tak tam... No dobra, no. Koniec, nie ma układania krzeseł z Shivi. Krzesła spalone, jak to się mówi. O, tu jeszcze wiadro rozwalone stoi. Teraz będę o, to wiadro też trzeba spalić, no. Nie, no to już nie twórz. No to przypadek. Dobra, bo to wszystko będzie trzeba coraz więcej spalać, będzie trzeba. Niestety kominek mamy tutaj ograniczone pole działania. A to drewno jakoś nie chce się palić. Jak coś utknęło, to koniec. Tak napisał mi ktoś. No to jeśli nam pistolet utknął, to koniec. Nie ma no tego. Może w myślach. Marginesu błędu? No właśnie, nie wiem. No dobra, zobaczymy. Latarnie może... No wiem, że latarnie. To latarnie cały czas palimy. No, cały czas palimy latarnie. O, tu była bombka zbugowana w ścianie jeszcze. Co jest zbugowane w ścianie? O, bombka. Bombka była taka. To już nie ma bombki. To fajnie. To tak walnąłem w obraz i wypadło. No i, ale to widzicie? To jest trudne w takim razie. Ej, aha. Taka sztuczka. Co się stało? Uderzasz w obraz i wypadają bombki. LOL! Co nie. Tu się dzieje? Co jest? Magiczna sztuczka. Ile to będzie wypadać? Ej, bo to wrócić będzie. Ale jak muszę wszystko spalić? W jakim sensie? O, tutaj... A może to, wiecie co? Może to cały czas będzie wypadać. No to tak jak z no tym kiblem zakrwawionym, że cały czas jest zakrwawiony. No, weźmy po prostu to, ogarnijmy i tyle. Ale syf. No, ciekawa znajdźka. No. Tajemnicę odkrył, świata. Nie, tylko z tym. Nie, z innej tak nie ma, bo tak... A śmiesznie, bo ten obraz nawet nic nie sugeruje, nie? Masz to jest krzywy. Taki krzywy jest jako... No, ale zobacz, tu też masz krzywę. Ten masz nawet do góry nogami krzywy. Który? Dobra, powiem wam widzowie tak. Spalimy na razie to i zobaczymy, czy syknie. Jeśli nie... No to nie pustynia, się nie liczy. To najwyżej na poprzedni ten... się jakby cofniemy, safe. Gdzieś tam, ale zobaczmy, jeszcze się przyjrzyjmy. Historia w tajemniczych okolicznościach tutaj zniknął, co nie? To jest najgorsze. No nic, spalmy na razie, zobaczymy. Może ten pistolet się rozwalił i go już po prostu nie ma fizycznie. Albo jest za mapą. Albo jest za mapą. Ale to wtedy mapa nie powinna czytać przedmiotu, jak jest za mapą. Excuse me. To samo mógłbym powiedzieć o nowych sterownikach.
Ale wiemy, jak jest. Tak, daj spokój, to nie, dawno mnie nie, żadna rzecz mnie tak nie zirytowała jak dzisiejsze sterowniki. Masakra. Tyle musisz mam do powiedzenia. Musisz zrobić nowe koszulki i masz napisane, czy zaktualizowałeś już swoje sterowniki. Ale powiem ci, że ja już jak teraz będzie jakiś problem, to ja pierwsze co to chyba sterowniki będę rejestrował. No to na pewno. To będzie chyba moja taka rutyna. Będę włączał komputer, pierwsze co to będę reinstalował sterowniki, bo dopiero potem będę cokolwiek robił. Nie, to przed Visterą musisz jak postrzegać no. Sterowniki. Nie, no bo jutro znowu nie będzie działać, to jutro znowu będzie trzeba zreinstalować. Dobra, wszystko? To było ostatni? No jeszcze się pali. Dobra, spróbujemy. No jak nie, no to... Jeszcze się rozejrzyjcie taktycznie. Ale no już się nie. To są jeszcze deski dwie, halo. Gdzie? Na górze dwie. No i byłoby. Już od... No. Już rozbiera. Przecież to główne deski Mikołaja. Na dół rzuciłem już je. To mnie zastanawia, co to jest. To jest schowek na elfy, niczyje. Jak są niegrzeczne. To się tam zamyka. Albo ich głowy. Albo ich głowy. Całe tutaj jest wszystko, no. Wszędzie to były elfy. Dobra, niech się spalą te deski. Spaliły się? Dobra, robimy test, uwaga. Test. Jest, mamy to. Mamy to. Mamy to. Nie wiem, czy straszyłam. Zaliczone. I w ten oto sposób wymaksowaliśmy prawie, bo jeszcze jest jedno osiągnięcie ze spalaniem czapeczek. Ale to każdy sobie może zrobić osobno. W każdym razie wymaksowaliśmy, można by rzec, świąteczną mapkę. Jeszcze 50 czapeczek trzeba spalić, ale to każdy sobie osobno zrobi, bo to trzeba palić, wczytywać cały czas. Tu nawet nie trzeba gry przechodzić. Wycisz to, kurwa, to jest strasznie głośne. Cicho, nie ruszaj tym, bo próbuję to wyłączyć. O, nareszcie, cisza. No, no to mamy. Jedna mapa zrobiona.